Ahojte, vitajte pri dnešnom videu. Prvýkrát som mala možnosť navštíviť a uvidieť skutočné rozhlasové štúdio. Bola som v Krakove, rozprávala som po slovensky so slovenskými moderátormi v štúdiu Rádia Krakov. Cítila som sa vynimočne, bol to veľmi pekný zážitok pre mňa a chcela by som povedať niekoľko slov. Tak poďme na to. Cześć kochani. Tak jak powiedziałam we wstępie, byłam w Krakowie, zostałam zaproszona do Radia Kraków. Nagraliśmy rozmowę w języku słowackim w ramach audycji Prameń. Audycja ta jest nadawana w każdą niedzielę o godzinie 22:05 dokładnie. Jest ona w języku słowackim. O języku słowackim, o różnych sprawach związanych ze Słowacją jest ona dla mniejszości słowackiej w Małopolsce. Tak, czyli dla Słowaków mieszkających w Polsce. Dlatego jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogłam być gościem takiej właśnie audycji, że wywiad ze mną był nadawany w Radiu Kraków. Moderatori Andrea a Ljubosz, boliście skveli. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie, za to, že som mala takúto peknú príležitosť a možnosť navštíviť štúdio. A cítila som sa naozaj vynimočne. Ste veľmi sympatickí, veľmi profesionálni a dúfam, že sa ešte uvidíme. Ďakujem pekne. V dzisiejszym odcinku chciałabym Wam podać kilka wybranych przeze mnie słów i wyrażeń, które pojawiły się w naszej rozmowie. Usłyszycie też fragmenty tej rozmowy, a całość możecie znaleźć na stronie internetowej Radia Kraków. Wystarczy wpisać Radio Kraków, Prameń, bo tak nazywała się ta audycja, i w archiwum znajdziecie wszystkie poprzednie audycje. Polecam. W Krakowie byłam z koleżanką, pozdrawiam Cię Magda, emocje były ogromnie duże, widziała to. Byłam bardzo przejęta tym wywiadem, stresowałam się, nie ukrywam, bo pierwszy raz miałam udzielić wywiadu w radiu, być nagrana. Nie znałam pytań, więc moja wyobraźnia pracowała naprawdę intensywnie. Pamiętam też, że bardzo szybko szłam do tego radia. Snažila som sa stichnúť. Starałam się zdążyć, być na czas, więc moja skóra była gorąca, moja koža bola horúca, išla som veľmi rýchlo, szłam bardzo szybko. No a wiecie, jaka jest teraz sytuacja, tak? W wszystkich instytucjach jest mierzona temperatura ze względu na pandemię, tak? Więc musiałam mieć zmierzoną temperaturę, oczywiście. Wszyscy pozostali w porządku? A ja, Ania, jako jedyna miałam chyba 37,9 stopnia. Musiałam poczekać, aż temperatura spadnie i dopiero wtedy mogłam wejść do studia. Lebo som bola w strese, a jeszcze było veľmi horúco vonku, tak preto. No i jeszcze som išla veľmi rýchlo. Tak, ježiš, to było úplne takie prekvapenie pre mňa, že prišla som do Krakova a nemôžem wojść do studia. To, co było hlavnym celom. No, super, super. Czyli po słowacku mierzyć albo zmierzyć temperaturę to merać, zmerać teplotu, teplotu ciała. Tak to wyglądało. Ja stałam w cieniu i piłam zimną wodę, a oni czekali, aż temperatura spadnie i będę mogła wejść do studia. No, było ciekawie, ale atmosfera była naprawdę fajna. Pamiętam, że Ljubosz zapytał, Ania, ty jesteś w stresie? No, pewnie, że byłam w stresie, byłam w ogromnych emocjach, więc temperatura na zewnątrz, bo było ciepło, plus to, że szłam bardzo szybko i jeszcze stres. Wszystko się skumulowało i moja temperatura wynosiła 37,9. 37,9 stopnią. Tak, widzicie? Tak to wyzerało. Dobrze, przejdźmy już do słówek z dzisiejszej lekcji. Radio to po słowacku rozhlas, rozhlas. Mikrofon jest tak samo, tylko ma długie o. Mikrofon, mikrofon. Po polsku mikrofon. Słuchawki to słuchadla, słuchadla, słuchawki. To jeżeli chodzi o takie akcesoria, które są niezbędne podczas nagrywania. Rozmowa to po słowacku rozhovor, rozhovor, rozmowa. Rozmawiać to rozprawać,
rozprávať, rozmawiać. Čiže vyjadrovať myšlienky rečou. Vyrážať myšli movou. A teraz vety a slovička, ktoré sa objavili v našej konverzácii. Poďme na to. Prvé to chyba, čili błąd. Błąd. Urobiť chybu, zrobiť błąd, popełnić błąd. Kolejne słówko. Wytłumaczyć. Wysvetliť. Wysvetliť. Wytłumaczyć. Môžeš vysvetliť, čo to znamená ten falošný priateľ? Môžeš vytłumaczyć, co znaczy fałszywy przyjaciel. Falošný priateľ, czyli tak zwane faux ami z francuskiego, z języka francuskiego, to fałszywi przyjaciele, tak zwane zdradliwe słowa. Słówka, które w jednym i w drugim języku brzmią bardzo podobnie, czasami nawet tak samo, ale znaczą coś innego. Pytanie, otázka. Pytania, otázki. Mam par otázok. Mam niekolko otázok. Mam parę pytań. Mam kilka pytań. Prekvapená, zaskoczona. Prekvapená, zaskoczona. Bola som prekvapená, byłam zaskoczona. Muž prekvapený, zaskoczony. Kolejne słówko, które pojawiło się w rozmowie, to rozdziel. Rozdziel, różnica. Różnica. Liczba mnoga. Różnice, rozdzieli, rozdzieli. Rozdziel, rozdzieli. Różnica, różnice. Jakie są rozdzieli? Jakie są rozdzieli? Jakie są różnice? Snażim sa, snażim sa. Próbuję, staram się. Snażić sa, to próbować, starać się. Snażim sa wenować pozorność. Próbuję, staram się. Poświęcać uwagę. Pozorność, uwaga. Snażić sa, próbować, starać się. Wenować pozorność, poświęcać uwagę. Dobre? Dobrze, to wszystko, jeżeli chodzi o słówka. Teraz zapraszam Was do wysłuchania kilku fragmentów naszej rozmowy, a całość, przypominam, znajdziecie na stronie Radio Kraków, audycja Prameń. Leci w każdą niedzielę o 22.05, więc polecam. Andrea a Ľuboš, srdečne vám ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim. Vaša práca je naozaj skvelá a držím palce. Prajem veľa úspechov, majte sa pekne a dúfam, že sa ešte uvidíme. Pozdravujem vás pekne, pozdraviam tež Radio Kraków i do usłyšenia v następnym odcinku. Ďakujem za uvahu. Trzymajte sa, pa! A nie je to niekedy tak, že keď sa učíš ten jazyk, ktorý je v tej rovnaké rodine slovenský, ja to viem sám, že keď napríklad hovorím poľsky, tak keď neviem, alebo nie som si istý, tak to slovo poľské, namiesto toho poľského slova poviem to slovenské slovo s poľským akcentom. Nerobíš to niekedy ty? Áno. Vieš, čo myslím? Keď ide o prízvuk, áno. No poviem, také? Neviem, poľské slovo, tak poviem slovenské, len s poľským akcentom a tak sa nejak teším, že možno vás rozumejú. Áno, myslím si, že mala som to isté. Keď som študovala slovenčinu, tak niekedy sme nepoznali slovičko. Nevedeli sme nájsť tieto slovičko v slovenčine, tak sme sa snažili povedať niečo po poľsky, ale s týmto slovenským prízvukom a už sme si boli istí, že toto bude fungovať a tak to určite nie je. A potom sme sa smiali z toho. Alebo naša lektorka nás opravovala, že to je polština, ale tento slovenský prízvuk toto neurobí, že to je slovenské slovičko. Tak no a kedy a vlastne pri akej príležitosti vznikol tvoj kanál? Chcela som začať a skúsiť, ako to bude vyzerať. Nemala som nejaký taký veľký nápad, ako by som to mala urobiť. Vedela som, že naozaj milujem jazyky. To je moja láska celý život. A chcela som to aj poukázať. Chcela by som aj povedať ľuďom, že mohli by robiť niečo podobné a mať z toho radosť, lebo ja mám naozaj veľa radosti z toho, čo robím. A tiež myslím si, že možno sa niečo dozvedia z mojich videí. Tak začala som, potom sa mi to začalo páčiť a tak pokračovala som v to už teraz. Momentálne nechcela by som niečo meniť. Myslím si, že tieto jazyky, o ktorých tam hovorím na mojom kanáli, sú
tak rôzne, ale aj tiež to som ja. Ja som tiež rôzna, keď ide o jazyky. Nemôžem sa zamilovať len do jedného, lebo naozaj všetky jazyky sú pekné a o každom by som chcela niečo vedieť. Tak ľudia, ktorí sa na mňa podobajú... Sorry, že ťa prerušujem. Nie, myslím si, že to nie je to isté. Ale naozaj milujem jazyky. Nechcela by som hovoriť, že nejaký jazyk je oveľa lepší alebo horší, lebo mali by sme najprv sa niečo dozvedieť o týchto jazykoch a potom hovoriť. A ľudia, ktorí majú záujem o jazyky, sú takí multilingválni, tak no, určite majú tak istý záujem o jazyky, ako mám ja.